Cześć, witajcie, z strony Kierczy, dzisiaj ze mną Gigeno. I jest Hejo! to przedostatni odcinek serii IKEA, ale spokojnie, za niedługo będzie drugi sezon. A dzisiaj tradycyjnie IKEA sezon pierwszy odcinek pod tytułem Jadalnie! Jadalnie, więc także zobaczmy intro i przechodzimy do miejsca szóstego. Cudownie, Kielczy, jesteś naprawdę wspaniały w tej robocie. Teraz spokojnie przemieszczamy się do miejsca szóstego, okej. I na miejscu szóstym zaczynamy, otwieramy, a otwiera użytkownik o nicku King Szymon i pokój oceni Gigeno. Król podłoga Szymon, podłoga pierwszy. Dobra, wchodzimy. Więc wita nas tutaj na wejściu drewniana podłoga z szarym dywanem, który prawdopodobnie właśnie moim zdaniem dochodzi tutaj do spalenia tego dywanu. Mam wjeżdża ten kominek. Kominek taki standardowy. Nad nim telewizor. Ender perły robią zagłośniki. Fajnie, fajne. Trochę wyżej jest obraz. Trochę za wysoko. Moim zdaniem wzrok już tam nie sięga. Ale przechodząc na prawo, widzimy tutaj wspaniały taki stół, taki wielki stół z talerzami i miejscami do siedzenia. Cześć, Kielczy. Cześć, Gieno. Możemy obserwować ze stołu telewizję. Prawdopodobnie teraz właśnie Red Wańska wygrywa z Legią w szachy. Say what? Super. Idziemy dalej. W ogóle zaobserwujcie taką rzecz. Mamy tutaj sufit i on nagle robi zium w dół i obniżenie sufitu, aby dostosować go do kuchni. Kuchnia dzięki temu wydaje się taka trochę bardziej mniejsza, taka bardziej ściśnięta w tą właśnie tylną ścianę. Mi się to podoba. Super to jest. W kuchni mamy bardzo dużo powtarzających się szafek. Ładny model szafki, ale niestety za dużo go. Prawdopodobnie w IKEA mieli promocję. No i nasz król Szymon I nie mógł się powstrzymać, by kupić je wszystkie. Spoko, rozumiem, ja też tak robię. To taki też okap nad kuchenką. Dobrze, bo to jest kuchenka i nad nią okap. To się zgadza. Lodówka zrobiona z bloków żelaza oraz banerów i takich. On się nazywa Tripwire? Tripwire Hook, tak. Okej, okay. Fajne. I oddzielone. Normalnie rozumiałbym na przykład, jakby to było trochę niższe. Wtedy taki jakby barek by z tego można było zrobić, tak aby to było do połowy ludzika. O, barek. A w tym momencie to jest cała szafka. Tu można trzymać sery, na przykład jak w fabryce Gruyere jest taki robot, co przekłada te sery. To ta szafka nadawałaby się do tej fabryki Gruyere. Okej, okay, ale nie możemy też zapomnieć o wspaniałym tutaj, no nie gadżecie, ale zastosowaniu biblioteczki. Zapełni w ten sposób tą ścianę, która nagle się pojawia z obniżenia sufitu. Super pomysł z tą biblioteczką, bardzo mi się podoba. Nie rozumiem jedynie, do czego służą te magma bloki, ale biblioteczka mi się podoba i to jest miejsce szóste. To co, Kielczy? Jeszcze jakieś tutaj niedopowiedziałem coś, czy idziemy do miejsca tak, piątego? Że użyte zostały jeszcze najważniejsza rzecz, czyli każda praca, która powinna mieć główki. Właśnie, główki. Ludzie, słuchajcie, tu mamy główkę taco, główka jabłka albo pomidora. To jest chyba jabłko. Główka, to jakieś jest kuki ciastko. Chyba tak, no. Tak, i ciasteczko, i główka jeszcze robi cube'a. Bardzo fajnie z główką. Zawsze wszystko lepiej wygląda. Okej, okay, to chyba tyle. Przechodzimy do następnego miejsca. Przechodzimy na miejsce piąte, tylko niech Gigeno się tutaj przyjdzie do nas. Biegnę! Jestem? Dobra, udało się. A więc wracamy. Gigeno na nas przybiegł i na miejscu piątym użytkownik o nicku Sotor137 i na wstępie wita nas krzyż, ewentualnie jakiś grób, jakiś pomnik. Nie mam pojęcia, Gigeno, jak myślisz, co to jest? Wydaje mi się, że to właśnie 44 roku było to powstanie warszawskie, godzina W. Bardzo ważne wydarzenie dla ogółem nie tylko warszawiaków, ale też Polaków. Ale nie rozumiem, o co ci Sotori chodziło z umieszczeniem tego właśnie tutaj. Proszę, napisz tam w komentarzach. A szczególnie w jadalni, rozumiem, jakiś temat grobowców, jakiś, nie wiem, powiedzmy katakumb, ewentualnie jakiś piwnic, ale w jadalni
Nie mam pojęcia, ale dobra, nie zajmujmy się tym i przejdźmy dalej. Za tym, powiedzmy, pseudogrobowcem mamy stolik. Stolik wykonany dość prosto, wykonany tylko z schodków oraz z pleasure plate'ów, czyli płyt naciskowych. I nad stołem, co prawda, troszeczkę za nisko, ja bym, powiedzmy, dał troszeczkę wyżej tego jelenia. Nie, to jest łoś, tak? To jest bardziej łoś niż jeleń. Łoś, jeleń, no głowa z pewnością. Tak, bardzo podobny jak na miejscu szóstym, tylko że troszeczkę jaśniejszy, tamten był z drewna ciemnego i tu jest troszkę więcej elementów typu o jakieś barierki i trapdory. Co jeszcze mogę powiedzieć? Na pewno fajne wykorzystanie bookshelfów oraz lamp. Fajnie to wszystko się komponuje razem z półpytkami, takie, powiedzmy, ozdoby też fajnie oświetla ten cały pokój. Po samej lewej od stołu mamy wielką biblioteczkę i zobaczmy, czy coś tutaj jest. O, tak jest, widziałem, tu jest ukryta skrzynia i tutaj też. Tylko pytanie, czy coś to robi, ale chyba nie, więc odstawię to. Już widzieliśmy taki poprzedni, gdzie są te drzwi, one zniknęły. Bo usunąłeś te drzwi. I teraz powinno wszystko być dobrze, tak jest. Już widzieliśmy wcześniej taki pomysł i to chyba wykonała Agrawka w poprzednim odcinku. Dała skrzynki, dała tam chyba wszystkie główki, jakie wykorzystała na w swoim pokoju. No i dobrze, cała wielka, powiedzmy, taka szuflada jakichś książek, zakończona półpytkami oraz po bokach trapdory. Co prawda, można było się bardziej postarać i coś innego wymyśleć, ale na jako zapełnienie takiego narożnika może być. I jak każdy, jak numer 6 pokój miał, tak samo tam kominek. Kominek wykonany tym razem z brików oraz z guzików. Co prawda nie ma ognia, jest latarnia, ponieważ pewnie się bali, że spali im się pokój, ale na spokojnie można byłoby zamienić tą latarnię na landerak i sobie podpalić to. Kominek dosyć prosty, fajnie wszystko wygląda, stylizacja idealnie pasuje do całego pokoju. I grzeje. Mamy tutaj, powiedzmy, takie sofy, takie krzesełka, takie, żeby sobie usiąść, sobie zjeść, popatrzeć na kominek, tylko brakuje jakiegoś telewizora, ewentualnie jakiejś większej kanapy. Już prawdopodobnie tutaj Sotori nie uznaje telewizorów ani komputerów, on wyciąga z tej szafy jakieś gry planszowe, siada i gra. Dixita tak. Na przykład, Monopoly. O. Dokładnie. I na samym końcu jeszcze mamy takie belki podtrzymujące cały dach, wykonane z schodku, nie ze schodków, z jak to się nazywało, to jeszcze raz? Fensy, to są po prostu czyli nasze płotki. Tutaj płotki. Oraz z tych cobblestone'owych murów. Tak, też takich płotków w sumie. W ogóle, jak zobaczysz na górze, wspomniałeś mamy taki, o tym, no, że tutaj mamy takie obniżenie. Jeszcze czekaj, dopiero dochodzę do tego. Spokojnie. Jeszcze mamy sufit, który jest taki, schodzi od góry do dołu, taki schodkowy jest, ponieważ cała mapa, cały pokój jest, ma powiedzmy takie dwa piętra, prawda? A jak w poprzednim odcinku się pytaliśmy, jakie się nazywa półpięterko, to trzy osoby nas powiedziały Igigeno, tym razem jak się nazywa półpięterko? Półpięterko, moi drodzy, nazywa się Antresola. Dziękuję wszystkim, którzy napisali to właśnie w komentarzach, tak? Teraz już wiem, teraz będę wiedział, będę używał tego słowa na potęgę, jak się nadarzy okazja. Tak jest, więc tak, dziękujemy za wszystkie komentarze. Bardzo nam to pomogło, więc także Geno, czy chcesz jeszcze powiedzieć o tym pokoju? Nie, w sumie wszystko już powiedzieliśmy. Pokój, miejsce piąte, wspaniale. Przechodzimy do miejsca czwartego. Idziemy, podróżujemy i na miejscu czwartym jeszcze Geno musi wrócić do nas. Lecę! Jestem. Na miejscu czwartym użytkownik o nicku Marel wybudował taki oto pokój, który oceni znowu Geno. Słuchajcie, jest to pokój, który jest cały drewniany. Bardzo mi się to podoba. Kolory takie stonowane bardziej, choć miejscami kontrastują. Mamy tutaj ciemne drewno, które wykorzystane zostało jako właśnie ściany i sufit. Dodatkowo jest pręgowane przez schodki. Bardzo mi się podoba ten zabieg, super to jest. I też takie wyprofilowane, że co jakiś czas tutaj mamy wybruszenie i tutaj, i tutaj. I nawet okno jest. Okno, no nie patrzmy za to okno, bo tam nic nie ma. Wiedzmy jedynie, że jest. Na środku oczywiście tytułowa jadalnia, bardzo fajne, takie bardziej, znaczy, mam dwie teorie, albo to są
wielkie krzesła dla dużych, aby nie powiedzieć grubych ludzi, albo po prostu handmade'owe, z kanap zrobione, ale spoko. Ludzi z otyłością, jak już. No, prawdziwych, rodowitych takich Amerykanów. Amerykaninów, no. Tak. Amerykaninów. No w razie czego nas poprawicie. Okej. Okay. Właśnie, tu jest super wykorzystane to, że kontrastuje co jakiś czas jasne z ciemnym. Na przykład tutaj w głębi jest taka biblioteczka, zigzagiem poprowadzona, taka szafeczka, super design, bardzo mi się to podoba. Nawet myślałem, aby to ustawić na takim miejscu trzecim, a nie czwartym, ale niestety no Marel. Jednak patrz, będę ci teraz chwalił jeszcze za tą, tutaj taką półeczkę. Też lekki szlaczek się robi i główki na niej, które dodają więcej jakby no detali. I Marel poradził sobie idealnie z oświetleniem. Słuchajcie, znów kontrastujące, schowane, tutaj są lampki za jasnymi trawdorami. Super pomysł, Marel, bardzo mi się to podoba. I brakuje mi jeszcze tutaj miejsca na przykład, nie wiem, na jakiś puf do czytania, bo to jest już lampa do czytania na przykład. O, można sobie usiąść w kąciku. Załóżmy, że ta głowa, proszę nie mówcie, że siedzę na ludzkich głowach, ale to będzie mój puf i czytam sobie drzwi. Bardzo fajna praca, Marel. Kielczyk, chcesz coś dodać? Szczerze? Jest to pokój chyba najmniejszy, ale bardzo klimatyczny, wszystko do siebie komponuje, wszystko do siebie pasuje, więc także zasłużenie na miejscu trzecim, czwartym jeszcze, okej, okay, na miejscu czwartym oraz została wykonana, znaczy została dodana terakota. Zobaczmy, która to jest. Terakota i jest to chyba brązowa, tak jest? To jest ta terakota, dokładnie. Czyli po raz kolejny wykorzystanie terakoty. No i oczywiście na krzesełkach standardowo banery. Banery troszeczkę zbyt ciemne jak ten pokój, do tego pokoju, ponieważ tutaj wszystko kontrastuje, jedynie szare banery nie pasują tutaj, ale powiedzmy, że cały pokój tak jest super wykonany, więc także nie przedłużając chyba przyjdziemy na miejsce trzecie, czyli nasze podium. Otwieramy otwierające podium! Tak jest. Podium, a na podium, czekajcie, jest na miejscu trzecim podium Kreus, tak? Tak, chyba Kreus. Tak, chyba Kreus. I teraz tak, pokój został wykonany znowu z drewna, ale z lekkimi dodatkami, powiedzmy, takiego bricków, czyli tych naszych cegieł. I następnie, widzimy stolik wykonany po części z drewna i po części z takich nederowych nederowych płotków właśnie. Na stoliku oczywiście mamy jakieś główki, czyli powiedzmy takie jedzenie, takie jak powinno być w każdej jadalni. Chyba szynka to jest, nie mam pojęcia, ale chyba tak. Oczywiście ser i powiedzmy jakieś ciasto, ewentualnie jakiś hamburger, ale mniejsza. I w ogóle podoba mi się strasznie tutaj banery użyte na krzesłach. Bo co prawda jakby te banery są zastosowane u Marela, to o wiele bardziej by to przypominało i kontrastowało razem z całym pokojem. Bo jak widzimy, te banery to są banery, tak? Tak, to są banery. Bardzo ciekawym wzorkiem. Ciekawe, jak go osiągnął. O, może się potem pochwalić Kreusie, jak osiągnąłeś ten wzorek. Na przykład w komentarzu napisać, chętnie się dowiemy. Bo naprawdę fajnie to wygląda i świetnie to kontrastuje razem z całym pokojem. Brązowe banery ze wzórkami niż taki sam pusty, szary baner. Ale dobra, wracając. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy jeszcze tutaj na ścianie, w ogóle cała ściana nie jest płaska, jest wykonana, powiedzmy, elementy schodków, takie powiedzmy wgłębienia są, odgłębienia i to wszystko fajnie kontrastuje ze sobą. No i oczywiście jakieś tutaj powiedzmy takie małe ozdoby. Ozdoby wykonane z trapdoorów, z jakichś powiedzmy guzików i z główką. Nie wiem, czy to jest jego główka, czy to jest po prostu jakaś czaszka, która miała tutaj być. I na samym przodzie oczywiście mamy kominek i każdej osobie jak na razie, chyba nie na miejscu Marel nie miał, czy na miejscu czwartym, każda osoba miała kominek na razie. Było na miejscu szóstym, na miejscu piątym i chyba tylko Marel nie zbudował, ponieważ jak pewnie by miał więcej miejsca, to by zbudował, ale jak widzimy, każda osoba, która buduje jadalnię, każdemu się kojarzy jakiś kominek. Co prawda, ja u siebie nie mam kominka w jadalni, ale przez to dlatego, że mieszkam chyba w bloku. A ty, Gigeno? Ja mieszkam w domu jednorodzinnym. I mam piec centralnie sterowany tutaj z piwnicy, lol. Dobra. Kominek wykonany z bricków oraz z takiej mieszana, takiej, co jest chyba czekaj, co to jest? To jest terakota, dokładnie, zwyczajna terakota. Jakieś ozdoby na tej terakocie, guziki oraz tabliczki.
czy coś jeszcze. Oczywiście po drugiej stronie na ścianie jest ta sama ozdobienie, tylko tym razem została inna główka i to jest chyba zegar, tak jest. Sam dach, czyli powiedzmy jest też, są niektóre wgłębienia i też pomieszane kolory, ciemny z jasnym. Użyto naprawdę sporo ilości bloków. I czy coś jeszcze bym chciał powiedzieć, Gigeno? Gdzie ty zniknąłeś? Ja tu już wracam. Słuchaj, Kielci. Ogółem, podsumujmy jakoś ten pokój. Bardzo mi się w ogóle podobał. To jest taki maksymalnie średniowieczny, jaki się udało osiągnąć. Taki łup żdu, wszystko napchane, ale wygląda to dobrze. Więc Kreus, naprawdę jestem pełen podziwu, że udało ci się to zrobić i to wygląda dobrze. I wciąż jest konwencji średniowiecznej. Więc do mnie takie bardzo ciche brawa jedną ręką. Okej. Okay. Słychać. To chyba tyle. Przechodzimy do miejsca drugiego. I na miejscu drugim, czyli srebrny medal otrzymuje w tym odcinku Nilsek, który budował taki oto pokój, który oceni jeszcze oczywiście Gigeno. Ten pan, zgadza się, to on oceni. Dobra. Moi drodzy, wchodzimy do nowoczesnej Hacjety. Co w niej się znajduje? Otóż, tutaj już od razu w rogu widać ten kominek, ale to później. Wchodzimy, obniżenie lekkie. O, bardzo ładnie kontrastujące drewno. I siadamy na stół. Jezu. Słuchajcie, ja normalnie tak nie reaguję, ale ten stół jest tak super dziwny, że aż mi się podoba. Czy słyszał ktoś tutaj może o Griegerze? Podpowiem, Alien, człowiek, który zrobił Aliena i jego design. Byłem w Muzeum Griegera i tam był właśnie taki stół. Stół wyglądał jak jeden wielki alien. I krzesła też były do tego zestawu. Jezus Maria, ja bym chciał sobie taki do pokoju. Z tego, że mój pokój jest mniejszy. Ale ja bym chciał do pokoju. Właśnie mam przyjemność siąść przy stole niemal Griegerowym. A, cudowne. Ale nie wiem, czy widziałeś, ponieważ Nilsek już budowałem kilka prac i on cały czas stosuje tą samą, takie same stoły, takie same zastosowanie, czyli armor standy i główki szkieleta. Już 3 razy chyba, co prawda ten raz się nie dostał, ale 3 razy wybudował taki sam stół. No cóż, taka no to sama teraz konwencja. Właśnie dopiero to pochwaliłem. Niestety jednak no trochę nie pasują do tego ogółem designu, ale to później. Okej, stół omówiony, przechodzimy dalej. Mamy tutaj chyba jeden wielki telewizor. To nie jest już plazma. To jest ogromna rama telewizora. Trochę zbyt potężny. Zbyt potężny telewizor. Ale rozumiem, że miałeś jakiś problem. Jednak ramki można wykonać w inny sposób. Już w wielu poprzednich odcinkach ludzie robili telewizory. I na pewno znajdziesz odpowiedź, jak zrobić lepszą ramkę. Okej. Że w ogóle są takie fajne detale. Jakby to była jakaś nowoczesna willa albo coś innego. Tutaj takie pnące się aż po sam dach. Tutaj też kolejne takie idzie, tutaj skręcę. No, bardzo mi się podoba. Pasują krzaczki. Krzaczki z dywanem. Nie wiem, czy można tym siąść, czy nie. Nie można. Okej. I kominek. Kominek bez wyjścia na kominek. No każdy w rogu tutaj widzisz, Kielci. To mogłaby być taki komin. Prawdopodobnie. Dlatego wszyscy tutaj wdychają ten komin, ten spód z kominka. Kominek pasuje, super, pięknie. Mamy również tutaj taką, idealnie nad stołem jest lampa wmontowana w pochyły sufit. Sufit też super pasuje do konwencji nowoczesnej willi. Podoba mi się ten pokój. Jedynie co do ramy telewizora i Griegerowego stołu. Rozumiem, że masz gusta, naprawdę lubisz Griegera, na przykład tak samo jak ja i ten stół. Według ciebie wpasowałby się wszędzie, ale niestety czaszki trochę creepy wyglądają w połączeniu z nowoczesnością i w ogóle nie pasują. Ale jest cool. To jest drugie miejsce. Dostałeś się tak wysoko. Ciche klaskanie jedną ręką. Dobra, Kielci. Przechodzimy na legendarne pierwsze miejsce. Tak, idziemy. Dobra. Drużyna Cierśnia wyruszyła na swojej drodze, nie miała żadnych przeszkód, ponieważ jest to fan parodia Tolkiena. Idziemy prosto do Mordoru. Dobra, jesteśmy. I na miejscu pierwszym tym razem użytkownik o niku Cripson. Jakiś werbel. Syn Kriba albo Kripa, jeżeli ktoś ogląda Hearthstone'a, to wie o czym mówię, więc zobaczmy.
I po pierwsze, pokój nie jest wykonany z drewna, jest to zupełnie coś innego, ponieważ pokój jest wykonany z gliny czy z terakoty, z konkrety bardziej, tak? Z terakoty i z konkrety. Ale czekajcie, jeszcze sobie wyrzucę ekwipunek, żeby mieć więcej miejsca tutaj. I dobra, na wstępie widzimy wielki stół. Stół, co prawda nie mam pojęcia czemu na środku jest jakieś, powiedzmy, trawa, jakieś kwiatki, Gigeno. Co my tu mamy? Dlaczego ten stół ma kwiatki, twoim zdaniem? Powiem szczerze, znaczy, fajna ozdoba to jest. Jeśli ktoś oglądał Back to the Future, oni mieli, nie pamiętam, która to była część, taki stół był w tym właśnie 2015, przyszłość, lol, stół, którym rosła sobie roślinność, zrywali jabłuszka, banany i jedli. Prawdopodobnie to jest właśnie taki podobny koncept. Mi się bardzo podoba, dlaczego mamy tutaj też do czynienia z wegetarianami. Oczywiście szanuję. No dobra, ale wracając. Krzesła takie dosyć podstawowe, co prawda nie można usiąść, ale i tak są mega klimatyczne i pasują oczywiście do stołu i do całego pokoju. Szafka, czy tam ewentualnie jakieś ozdobienie, co prawda to jest bardziej jakaś szafka wykonana z półpłytek i z książek. Tak się zawiesiłeś, Kielczyk. Patrzę na ciebie tak, stoisz, tak patrzysz, patrzysz na roślinkę, patrzysz na nią, patrzysz, jak ona pływa, jak ona się porusza, te piksele. Zostałem taki Wietnamist flashback. Tak zastygłeś, ale dobra, wracając. Szafka, kilka kwiatków i w ogóle zobaczyć cały pokój, wszędzie jakieś kwiatki, tutaj na samej górze na pół mamy trzy doniczki oraz tutaj wszędzie widzimy jakąś roślinność. Oczywiście, zobaczcie, kolejny pokój, chyba pokój numer 5, bo tylko na miejscu czwartym nie było, kominek, ale tym razem skromny, nawet bez ognia, bez kominka, który wychodziłby na samą górę, czyli do sufitu. No cóż, no troszeczkę no tak upchane. Na ogień, wydał wszystko. Ewentualnie na nie miał miejsca na ogień, ani na miejsce na kominek. No bo patrz, on jest strasznie wciśnięty koło tego krzesła. Że boję się, że jakby rozpalić ten kominek, to by dosłownie komuś zajął się ogniem. Ej, te drzwi by się spaliły i tak gość siedzi taki, nie! Ej, dosłownie, może dlatego nie odpalił kominka, dlatego to jest taki, powiedzmy, bardziej taka atrapa kominka niż taki prawdziwy. To my też go nie odpalimy, boimy się, że spali się cała instalacja. I czy będziesz szukać nowego miejsca pierwszego? może jednak nie, ale dobra. Oczywiście ozdoby, czyli półpłytki, jakieś główki. I to był Dragon Head. Co on może symbolizować, ten Dragon Head? To jest... Wydaje mi się, że to są chusteczki. Albo toster. Bo toster, to jak Kielci, po toście. Taki trochę mocno, taki przypieczony. No, w końcu mamy tutaj wegetarianów, no to oni nie trawią tostów. I jak ktoś raz wsadził te tosty, no to takie zostały już do końca, jako ozdoba, powiedzmy, no. A wolałbyś spalone tosty, czy takie chusteczki brudne? No, chusteczek nie zjadłbym raczej. No właśnie. Te czyste by były, ale na inny odcinek. Mamy jeszcze ramę, ramę, powiedzmy, obrazu, rama wykonana z Gigeno. Jest to rama wykonana. Przeczytaj to. Czytał. To jest taki wypolerowany andezyt. Wypolerowany andezyt może być. Takie żelazne trapdory. Tak jest. Nad samym stołem lampy, znaczy lampy latarnie, takie morskie, zawieszone na barierach. A oczywiście, żeby tak za mocno nie padało światło, też mamy trapdory żelazne. Niech też nie będzie padał. Deszcz. I cała w ogóle, zobaczcie, ramę ściany wykonana z konkrety, na której oczywiście są same kwiatki, ale i tak to świetnie wygląda, ponieważ konkreta z terakotą świetnie współpracuje i ogólnie świetne połączenie to jest. I zobaczcie też na sam sufit. Sufit wykonany ze szkła, tylko że mi tak na shaderach lekko to dziwnie wygląda i widzę też tam dziury, ale powiedzmy, że tego nie widzicie. Super to wszystko wykonane z terakotą, szkło z terakotą, brązowa terakota ze szkłem. Świetne połączenie i co prawda samo szkło zajmuje 3/4 sufitu,
ale i tak kolorystycznie świetnie to wygląda. Oraz powiedzmy takie małe piksele padające. Zobacz, to jest przez światło, ale i tak to fajnie to wszystko wygląda. Nie wiem, czy ty to masz, bo ja mam na shaderach takie małe, fajne wzorki, powiedzmy, na no, tym. Co on bierze? Co on tam widzi? Normalnie nie wiem. Ja tego nie wszystko mam. Zobaczysz, wszystko zobaczysz na odcinku, boję. Spokojnie. Mhm. Czy coś jeszcze chciałbyś powiedzieć, Kikeno, o tym pokoju? Co? Oczywiście jeszcze podłoga, w ogóle podłoga, tak, jest podłoga wykonana z drewna. Akacjowe drewno. Akacjowe drewno. W taki, a nie inny sposób. Super po to raz wygląda. Pierwsze użyte w tej serii chyba, bo jeszcze nikt nie użył akacjowego drewna. Tekstura tego drewna idealnie pasuje do pokoju. Po prostu mistrzowsko. Krypson, ciche oklaski, ale trochę głośniej. Bardzo fajnie. To co, Kielci? Coś przekazujemy, czy od razu się żegnamy? Czy chcemy coś przekazać? Chyba temat ostatniego odcinka z tego sezonu. Jak myślisz? No, można byłoby przekazać. Czy mamy jakiś, czy ktoś ma sobie wybrać, czyli widzowie na przykład? Ho, ho, ho. Słuchajcie, widzowie, zostawiamy to wam. Wybierzcie nam temat na ostatni odcinek. To jak? I wybierzcie sobie temat na odcinek, bo w sumie nie mamy pomysłów. Tylko nie wybierajcie z takich pomieszczeń jak piwnice, strychy, ponieważ to wszystko przygotowaliśmy na kolejny sezon, więc także pomyślcie, jaki pokój jeszcze nie przedstawiliśmy wam, który jest funkcjonalny. Każdy go, powiedzmy, albo większość ma, powiedzmy, jest, można wchodzić tam codziennie, więc także czekamy na jakiś kreatywny komentarz i zdejmę tą głowę Steve'a. Przepraszam, nie chciałem, Kielci. Wiem, że to cię rozprasza, ale nie mogę się powstrzymać. I wpierw bierzemy temat, następnie daję wam tydzień na wybranie tematu, potem wybierzemy i wszystko będziecie mieli w opisie. Daję wam 2 tygodnie na zbudowanie pokoju, więc także macie tydzień na wybranie tematu i drugi tydzień na zbudowanie pokoju. I to będzie ostatni odcinek tej serii, także mam nadzieję, że będzie dużo prac. Gigeno? Też mam taką nadzieję. Żegnamy się. Żegnamy się, tak, jak najbardziej. A więc dobra, jako że już kończymy, napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie więcej Gigena, czy może kogoś innego. Tak szczerze, nawet nie teraz z Gigenem, więc także napiszcie, że Gigena. Więc także trzymajcie się, do zobaczenia, bądźcie ze mną, Gigeno. Cześć, cześć. I widzimy się za 2 tygodnie, piona, i napiszcie, oczywiście jeszcze prawy górny róg macie z ankietę, który pokój wam się podoba najbardziej, więc także zachęcam do głosowania, więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.